Musza iść na mszę, tak. W związku z tym zawsze może, powiedzmy, się tłumaczyć, że dzieło w stanie się kończać. Problem jest taki, że ja nie widzę w tej chwili jakiegoś bata na jakiś. Ja się skupię dlatego, że trochę obawiam to, że gdzieś nagle poczuję się, że tak powiem, niepokonany, a w związku z tym tutaj musi być jakieś głupie pomysły, czy właśnie, że jak w częściowym zachowaniu poniesieć na restrykcje wobec dziennikarzy, bo tego wszystko zaczęło. Natomiast no, nie bardzo wiem, jak Platforma i Nowoczesna może w tej chwili zmusić się PiS do czegokolwiek, bo sankcja w postaci tchnienia na sali jest dość słabą sankcją. Oczywiście ona się łączy z niewygodami, ale to nie jest groźba, powiedziałbym, czegoś, co może PiSowi grozić. Nie wiem, konkretnie mają to, że tak powiem, zresztą są obojętni wobec tego. Może nawet wręcz ogólnie na kandydat popularny, bo może się robić wrażenie pijałowego warcholenia kontra no, Może w długiej perspektywie poszerzyć przestrzeń dla trzeciej siły politycznej w Polsce, która zaneguje system, w ogóle zaneguje dwa główne, ale mamy poprosić, ale to jest na razie ona nie rośnie. Znaczy mamy kandydatów takich siłów i zarazem, to jeszcze może poprosić. PSL znalazł się w sam, ale on zaś niezbyt będzie w stanie przetrwać w ogóle. To kilka razy chciał wprowadzić, natomiast nie wypłynąć na szersze wody, ale mu się nie udało. No nie udało mi się, nie, oczywiście. O tym, że PSL jest jakby pomiędzy dwoma wyborami, musi walczyć o przetrwanie. Natomiast roboty PiS ja nie przekreślał, zauważmy, że powiedziałbym olbrzymiej niespójności programowej, kurczowego, zupełnie niezrozumiałego trzymania się trudnego w Polsce do obrony postulatu jazdy, trudnego, jeśli ktoś się przyjrza, jak funkcjonują jazdy w wielkości miasta, to jest często po prostu dramat. Jednak ten ruch nie traci sondaży. Cały czas funkcjonuje, mimo że to jest kapryśny elektorat, to jest 20-latku, mający no, rozszerzane poglądy, często widzący, to wciąż jednak istnieje i w momencie na przykład do koniunktury gospodarczej. Tak? Ktoś odpowie, że jest przeciw. Może liczyć, jeśli a to przykłady wielu innych państw, także naszych sąsiadów, także państw Europy Zachodniej. Przegrała się profesor Rafał Przeborów. Dziękuję bardzo. Redaktor Piotr Zaranta. I redaktor Grzegorz Osiecki. Dzień dobry. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy, komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Punkt gospodarczy od poniedziałku do piątku o 10.15. Wyjścia właśnie, to wyjścia katolickie, to coś obrzydliwego. Obrzydliwe. Przed mikrofonem Robert Kawka. Niemiecka policja zwróciła się do Polaków z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Tunezyjczyka Anisa Amariego, podejrzewanego o udział w zamachu w Berlinie, mówi rzecznik komendanta głównego policji, młodszy inspektor Mariusz Ciarka. Funkcjonariusz dodał, że za pomoc w odnalezieniu sprawcy tragedii niemieckie służby oferują 100 tysięcy euro nagrody. My ze swojej strony przypominamy, że mężczyzna może być niebezpieczny, uzbrojony. Jest to mężczyzna w wieku 24 lat, obywatel Tunezji, wzrost 178 centymetrów, jego waga to około 75 kg, ciemne włosy, brązowe oczy, biegle posługuje się językiem niemieckim. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z policją niemiecką lub z dyżurnym komendy głównej policji lub najbliższą jednostką policji.
Część posłów opozycji spędzi święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok w sali plenarnej Sejmu. To efekt decyzji zarządu Platformy Obywatelskiej. Władze największej partii opozycyjnej podjęły jednogłośne decyzje o przedłużeniu okupowania sali Sejmu co najmniej do 11 stycznia. Na ten dzień planowane jest kolejne posiedzenie Sejmu, przypomina szef PO Grzegorz Schetyna. My ciągle czekamy na zakończenie przerwy i rozpoczęcie obrad Sejmu właśnie na sali plenarnej, ale chodzi też o coś więcej. Wiele rzeczy ostatnio się wydarzyło. Widzimy ciągle bitwę i zamykanie niezależności, kneblowanie Trybunału Konstytucyjnego. Widzimy straszenie środowiska sędziowskiego. Jesteśmy i zostajemy tutaj. Grzegorz Schetyna nie wykluczył, że w razie bierności organów władzy akcja protestacyjna będzie przedłużona. Będziemy dawać świadectwo codziennie własną aktywnością i obecnością tutaj, a po 11 stycznia podejmiemy następne kroki i następne aktywności. Akcję blokowania mównicy sejmowej rozpoczęto w piątek. Opozycja twierdzi, że odbywające się wówczas głosowania w sali kolumnowej Sejmu nie były legalne. Dodatkowo posłowie opozycji chcą utrzymania dotychczasowych reguł pracy mediów w parlamencie. Prawie 40 dodatkowych pociągów, dodatkowe wagony i wzmocniona informacja na dworcach. Ostatnie dni przed świętami to czas wytężonej pracy dla kolejarzy. Największym zainteresowaniem pasażerów cieszą się połączenia między dużymi miastami. Spółka, która je obsługuje, PKP Intercity, zapowiada, że w razie potrzeby zwiększy liczbę miejsc. Jak mówi rzecznik firmy Cezary Nowak, nie powinno ich zabraknąć. Przede wszystkim planujemy wzmocnienia, które będą uzależnione od frekwencji w pociągach. Dlatego zachęcamy naszych pasażerów do tego, żeby kupowali bilety wcześniej. Przewoźnik uruchomił też 36 dodatkowych pociągów, które będą jeździć zarówno w okresie świąt, jak i Sylwestra i Nowego Roku. Przykładowo takie pociągi wyjadą do Zakopanego w okresie przedsylwestrowym. Na największych dworcach w Polsce pracują mobilni informatorzy. Informacje dotyczące rozkładu jazdy będzie można od nich uzyskać w języku polskim i angielskim. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Władimir Putin oświadczył, że jego armia jest silniejsza od każdego potencjalnego agresora. Prezydent Rosji mówił o tym na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Obrony. Z kolei szef resortu, Siergiej Szojgu, zapewnił gospodarza Kremla, że rosyjskie siły zbrojne zneutralizowałyby ewentualne zagrożenie ze strony tarczy antyrakietowej NATO. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Obrony prezydent Rosji wysoko ocenił gotowość bojową rosyjskiej armii, a także proces modernizacji sprzętu wojskowego. Dziś, biorąc pod uwagę różne dane, nie tylko wojskowe, ale historię, geografię, stan wewnętrzny rosyjskiego społeczeństwa, można powiedzieć, że jesteśmy silniejsi od każdego potencjalnego agresora. Z kolei minister obrony wskazał na wzmocnienie potencjału państw członkowskich NATO w pobliżu rosyjskich granic. Siergiej Szojgu przypomniał, że sojusz zamierza rozlokować w krajach bałtyckich i w Polsce 4 bataliony wojskowe, w związku z czym, jak się wyraził, Rosja wzmocni swoje siły na granicach z państwami Paktu Północnoatlantyckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody. W dzień będzie zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na północnym zachodzie, na północnym wschodzie opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu. Na Podkarpaciu i południu miejscami opady marznące powodujące goleć. Bez opadów jedynie na nizinie szczecińskiej i ziemi lubuskiej. Temperatura od minus 1 na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4,5 minuty po godzinie 3. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Łukasz Sobolewski, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę kulturalną w Polskim Radiu 24. Dziś Państwa i moim gościem jest teolog, pisarz, pedagog, wykładowca akademicki, profesor Grzegorz Łęcicki. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Kłaniam się, porozmawiamy dziś, panie profesorze, o pana najnowszej, kolejnej już książce Antymatki. Książce zupełnie innej niż wszystkie dotychczas przez pana napisane. Między innymi pisał pan do tej pory o świętym Janie Pawle II, czy napisał pan poradnik szczęścia rodzinnego. Ta książka, jako się rzekło, zupełnie inna od dotychczasowych. Może w pewnym sensie ona się wpisuje w te książki dotyczące małżeństwa i rodziny. Właściwie to mi wyszła taka trylogia i to jest ta część trzecia. Książka powstała w pewnym sensie na zamówienie społeczne, to znaczy czytelnicy moich poprzednich książek dotyczących szczęścia małżeńskiego i rodzinnego stwierdzili, że jest za mało poruszony problem tak zwanych toksycznych matek. Jeden z czytelników wprost powiedział: napisz, słuchaj, taką książkę, ja ci opowiem swoją historię. Jak on to opowiedział, no to mi ręce opadły, myślę sobie, no problem jest, zapytam innych, no i stąd ta książka. Nawet podtytuł jest bardzo intrygujący: nadopiekuńcze, toksyczne, zaborcze w rzeczywistości realnej oraz w narracji.
produkcjach filmowych antymatki dużo takich kobiet jest w naszym otoczeniu? Nie badałem tego jako socjolog. Tutaj właśnie zostawiam pole socjologom do przebadania. Mówi się, że to jest nawet kilkadziesiąt procent polskich rodzin dotkniętych takim syndromem pewnego zubożenia emocjonalnego spowodowanego właśnie albo nadopiekuńczością rodziców czy matek, albo zaborczością. Pewnym wyznacznikiem jest niestety liczba rozwodów. Ta liczba rozwodów w Polsce rośnie, ona sięga już blisko 40%. I jednym z głównych powodów rozwodów podawanych jest to, że rodzice byli nadopiekuńczy, to znaczy nie przygotowali tych młodych małżonków do zmagania się z życiem, bo robili wszystko za nich. I najmniejsza trudność powoduje natychmiast tak zwaną niezgodność charakteru. Odsuwamy się od siebie, do widzenia, rozwód, cześć. No to jest tragedia dla społeczeństwa. No, że problem jest duży i palący, pokazują chociażby wyniki badań, z których wynika, że Polacy zaraz po Włochach są najbardziej uzależnieni od swoich matek w Europie. To jest bardzo smutne też, dlatego że z jednej strony my mamy piękną tradycję, o której starałem się napisać i ją przypomnieć, mianowicie ten wzorzec Matki Polki, wzór religijny Matki Boskiej. Tak starałem się to też tak napisać właśnie jakoś troszkę humorystycznie, w tym sensie, że no mama Skrzetuskiego nie mówiła mu: Janku, no nie jedź na Sicz, bo tam będą kozacy, albo matka Wodyjowskiego mówiła: synku, no nie baw się szablą, bo się skaleczysz. Te prawdziwe matki wychowywały powstańców, powstańców warszawskich, legionistów, opozycjonistów z czasów Solidarności i dobrze by było, żeby dalej ten model Matki Polki, wychowującej człowieka dzielnego, mężnego, przede wszystkim wolnego i samodzielnego, był realizowany, a nie żeby nagle nasze kobiety pojawiały się w rolach męskich, a mężczyźni wtedy pojawiają się w rolach kobiecych i mamy męskie kobiety albo kobiecych mężczyzn. Która z historii opisanych przez pana w tej książce strwożyła pana najbardziej? Wszystkie te historie, które kończą się śmiercią. To jest tragedia, to jest prawdziwa tragedia, dlatego że mam opisany jeden medialny przypadek zabójstwa dokonanego przez córkę, która zamordowała swoją matkę, bo matka się wtrącała w jej życie i wychowanie dzieci. I niestety opisuję też kilka przypadków samobójstw dorosłych dzieci, dojrzałych ludzi, naprawdę dojrzałych, 50-60-letnich, którzy popełnili samobójstwo, ponieważ nie mogli wytrzymać tego zabójczego oplotu pseudomiłości matczyny. No, jakie są takie pierwsze niepokojące sygnały? Dajmy na to w młodym małżeństwie. Kiedy mężczyzna powinien mieć się na baczności, że coś w ich związku jest nie tak, że idzie w złą stronę? Proszę pamiętać, że małżeństwo to jest taka umowa i deklaracja, że jesteśmy dla siebie najważniejsi na świecie, najważniejsi. I wszystkie inne relacje osobowe z rodzicami, z przyjaciółmi schodzą na dalszy plan. I schodzi także na dalszy plan perspektywa tego, że jako rodzice będziemy mieli dzieci. Oczywiście będziemy się o nie troszczyć, kochać je, ale najważniejszą osobą będzie dla mnie dalej moja żona, a dla żony będzie mój mąż. Jeżeli ta hierarchia się zmienia, niestety zaczyna się pewien taki niedosyt emocjonalny. Mówiąc delikatnie, facet się czuje odsunięty z życia, no bo dla matki dziecko, jeżeli ona tak powie, jest dla mnie najważniejsze i ty się już w ogóle nie będziesz liczył. No i 20 lat tak mamy. Nie każdy to wytrzymuje i stąd ta liczba rozwodów. No i w jednym z rozdziałów zawarł pan, panie profesorze, też słownik toksycznej matki, a więc zbiór słów, określeń, wyrażeń, zdań bardzo charakterystycznych. Porozmawiałem nie tylko z tymi, którzy doświadczyli tej złej miłości, niedoskonałej, ale także z tymi matkami, no bo one oczywiście się żaliły na swoje dzieci i one, tak jak zauważyłem, niezależnie od miejsca w Polsce, gdzie te badania przeprowadzałem, to one zaczęły mówić takimi podobnymi sformułowaniami. Ja tak dla żartu nawet żonie powiedziałem: a wiesz, to ja tak zapiszę tam jedno wyrażenie, drugie. I nagle się zrobiło z tego kilka stron takiego specyficznego słownika matek toksycznych, zaborczych, nadopiekuńczych. One mówią tym samym językiem, niezależnie czy na Pomorzu, czy na Dolnym Śląsku. No właśnie, i to wszystko znajdą państwo na łamach najnowszej książki profesora Grzegorza Łęcickiego, Antymatki. Jeszcze krótko powiedzmy na zakończenie, panie profesorze, bo na Facebooku jest również profil. Jest profil, zapraszamy do wejścia na Facebooka. Rzeczywiście tam pod hasłem Antymatki powinna się pojawić odpowiednia strona i wszelkie informacje dotyczące książki. Będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju opinie. Tam więcej o tej książce, tam również szansa na kontakt z autorem. No a same książki do nabycia, jak zwykle w najlepszych księgarniach w całym kraju. Grzegorz Łęcicki,
był Państwa i moim gościem w dzisiejszym wydaniu Rozmowy Kulturalnej. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze, a czytelnikom życzę wesołych świąt. Przyłączam się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dobry wieczór Państwu. Kłania się Wiktor Świetlik, Mas Kleopatry, a dzisiaj będę rozmawiał z Panią Katarzyną Gierczak-Grupińską, prezesem Fundacji Firmy Rodzinne. Dobry wieczór. A także z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum imienia Adama Smitha. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, na razie atmosfera jeszcze nerwowa, bo ostatnie prezenty, kupowanie choinek, ale już niedługo będzie naprawdę rodzinna, dlatego będziemy rozmawiali między innymi o firmach rodzinnych, a także o ich przeszłości, o tym, jak kształtowały polską gospodarkę i czy mają szansę wrócić jako no, takie poważne podmioty polskiej, bym powiedział, ekonomii, no, osadzone bardzo mocno w pewnej tradycji. I właśnie Pani Prezes, pytanie do Pani Katarzyny Gierczak-Grupińskiej. Według badań, które między innymi Państwo przedstawialiście, największa grupa badanych kojarzy, jeżeli wyznacza różne cechy związane z firmami rodzinnymi, to przedstawia jako jedną z takich najbardziej wyznaczających cech tradycję. Jaką ona rolę odgrywa? Czy rzeczywiście jeszcze dzisiaj się patrzy na to, że poza takimi najbardziej emblematycznymi producentami pączków czy czekolady, czy patrzy się jeszcze na przeszłość? Tradycja, uczciwość, odpowiedzialność na pokolenia to są cechy, które są identyfikowane jako cechy firm rodzinnych, nie tylko w Polsce. Przez firmy rodzinne, przez konsumentów oraz całe otoczenie wokół przedsiębiorczości, dlatego że to są cechy, które się właściwie nie kupi. To są cechy, które się dzieci uczy przy kuchennym stole. I to są cechy, które się dzieci chwytają nie wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest łatwo, tylko kiedy jest trudno. To jest taka poręcz do tego, żeby się uchwycić wartości, które nam pomogą w życiu. A nie oduczyły się wszystkie dzieci w związku z tym, że mieliśmy długi czas, kiedy firmy rodzinnych prawie nie było, a te, co były, to ledwo żyły, w dodatku musiały wchodzić w jakieś koszmarne koneksje z komunistyczną władzą. Czy to zerwanie, bo firma rodzinna to mi się kojarzy z takim, w Londynie sklepem z kapeluszami na przykład, na którym jest napisane, że od 1784 roku. No a u nas to dosyć zachwiano, no, przez 25 lat za dużo się nie nadążyło poprzekazywać. Zdążyło się dużo utworzyć, tak? Przekazywać może niewiele, chociaż jest kilka firm rodzinnych w Polsce, które mają bardzo długą historię, ale jest ich po prostu bardzo, bardzo mało. Tak, ogromnie dużo mamy firm rodzinnych, które powstały w 1989 roku, gdzie dzisiaj jeszcze właściciele tą firmą zarządzają, ale z uwagi na to, że jesteśmy częścią niestety natury i ciało się troszkę gniecie, dusza może mniej. I właściciele nie wiedzą o tym, że się starzeją, ale mają takie poczucie, z uwagi na to, że zdrowie się troszkę psuje. Zauważają, tak, że jest czas na to, żeby pomyśleć o sukcesji, pomyśleć o tym, kto może firmę przejąć. I dopiero wtedy mówimy o dzieciach, tak? Ale nie tylko dzieciach, bo sukcesja w moim myśleniu to jest przekazanie firmy w dobre ręce. I nie zawsze dzieci są tymi dobrymi rękoma. A to teraz pójdźmy dalej, bardzo głęboko. Kiedy powstawały pierwsze zidentyfikowane przez Państwa, bym powiedział, firmy rodzinne? Czasy chrystusowe, można powiedzieć. Najstarsza firma rodzinna na świecie ma 52. pokolenie i to jest hotel w Japonii, który do dzisiaj jest prowadzony. I co? 52. pokolenie? To pokolenie to jest tak około 20-25 lat, tak? Mniej więcej, czyli... Trochę dłużej. W Japonii się długo żyje, więc tam to tak rzadko nie wiem. Co to ma 5000 lat? No, ma pewnie powyżej 2000. Tak. Naprawdę, tak? I dalej funkcjonuje? Oczywiście. I czy ci obecni właściciele wiedzą coś na temat założyciela hotelu? Oczywiście, no to Smith założyciela. I wie pan co, to jest trudne w firmach rodzinnych, ponieważ jak jest założyciel, tak jak w Polsce, większość firm powstało w 89-90 roku, to mit założyciela trwa. A jak jest się drugim, piątym, siódmym, dwunastym pokoleniem, to jest się tylko częścią łańcuszka. I to jest trudne właśnie dla dzieci, które przejmują firmy. Bo trzeba znaleźć w tej przedsiębiorczości, którą wymyślili założyciele, jakieś ziarenko, które nas będzie kręciło. Jeżeli tego nie ma, to firma nie przetrwa. Chyba trochę problemem jest to, że w Polsce często, znaczy problemem, to ta taka niezbyt przyjemna burzliwość naszych dziejów, która często zakłócała stosunki własnościowe, czyli rozmaite zniszczenia, bombardowania, wywłaszczenia i przemieszczenia ludności, spowodowała, że dzisiaj bardzo często firmy tak próbują trochę na
prosimy to odnaleźć tą tradycję, prawda? Tak, no właśnie, że gdzieś tam, a coś tam robiono 200 lat temu, to tam dopisujemy datę i tak dalej. Czasem widać takie tego rodzaju manewry. Mniej krzywdy zrobiły zniszczenia niż otoczenie, ponieważ w czasach, kiedy mówiło się na przedsiębiorcy Cinkciarz, Dorobkiewicz, Prywaciarz, tak, to cały czas tkwi w głowach jeszcze właścicieli. Niestety ta historia. My zrobiliśmy właśnie te badania, o których pan mówił. Mówiliśmy, że to jest akurat niemożliwe, żeby aż tak źle przedsiębiorcy byli kojarzeni. I faktycznie konsumenci powiedzieli nam, że chcieliby zapłacić więcej za produkty z firm rodzinnych. To aż 42% wszystkich konsumentów. Wartość, o jakiej powiedzieli, to jest 5-10%. Więc duża większość z nich powiedziała, że tyle chciałaby zapłacić. Na produkcji nie ma takich marż. Naprawdę nie ma, więc jest o co walczyć. Jest o co walczyć, jeżeli chodzi o swoją historię, żeby ją odnaleźć. Pani wspominała o tym, że te firmy, znaczy, że była ta opinia, którą budował PRL Cinkciarza. Jeszcze do dzisiaj są badania, z których wynika, że drobny biznes jest w Polsce źle postrzegany. Jak to było w przeszłości? Czy zawsze obszar gospodarczy był źle postrzegany? Może zawsze tak było? Te badania, które mówiły o złym postrzeganiu małego biznesu, to są też badania historyczne, które nie mają już potwierdzenia w tym, co chociażby pokazała Fundacja Firmy Rodzinne w raporcie Koniec mitu prywaciarza. Także to już się skończyły, te określenia badylarz, prywaciarz, które jednoznacznie pejoratywnie miały w języku propagandy PRL-u dezawuować ludzi pracowitych, przedsiębiorczych. Oni musieli być tolerowani z tego względu, że socjalizm był systemem permanentnego niedoboru, ale jednocześnie ten stygmatyzacja ludzi aktywnych właśnie była cały czas instrumentem utrzymywania tak zwanego konfliktu klasowego i pokazywania na nie tylko badylarzy, ale ci, którzy zajmowali się handlem, byli określani mianem chociażby spekulantów, prawda, że przez spekulacje nie ma określonych artykułów w sklepach. Natomiast generalnie trzeba zauważyć, że i w PRL-u, ale też i w II Rzeczpospolitej, która jest stawiana na jakimś takim piedestale jako państwo, które powstało po ponadwiekowej niewoli, przedsiębiorcy nie mieli lekko. Ta ówczesna władza też przedsiębiorców traktowała w dużej mierze jako zło konieczne, mimo że przecież polskie firmy miały naprawdę bardzo długą tradycję. Było bardzo wiele firm, które powstawały w zaborach, które jeszcze miały historię wcześniejszą, które niektóre z nich do tej pory funkcjonują, mając te właśnie daty z poprzednich wieków, tak jak właśnie firmy, które pan redaktor widział w Londynie, w nazwie. Stąd nie mamy się czego wstydzić, bo Polacy z natury i ze względu właśnie na taką niestety nie najlepszą dla nas historię, musieli być o wiele bardziej przedsiębiorczy. W szkołach uczy się o niebywałych zrywach powstańczych, to, które... Stawia pan, panie prezydencie, tezę, że Polacy są bardziej, ze względu na swoje dziedzictwo, bardziej przedsiębiorczym narodem niż na przykład społeczeństwa protestanckie? Oczywiście, no bo chociażby PRL wymusił na Polakach jeszcze zwiększoną aktywność, bo żeby utrzymać się na powierzchni życia, polskie rodziny musiały jeszcze bardziej się aktywizować, aby zdobyć towary trudno do osiągalne na kontrolowanym przez rząd rynku. Te słynne, jeżeli ze słuchaczy ktoś pamięta, pociągi przyjaźni między Polską a innymi krajami, to były nic innego jak w ekspedycje jednoosobowych biur handlu zagranicznego bez rządowej koncesji, które przewoziły brakujące towary przez jedną i drugą granicę. Także Polacy, zresztą o czym pisze nawet Hans Frank w swoich pamiętnikach z czasów, kiedy tutaj okupował nam nasze ziemie, że gdyby Niemcy byli tak przedsiębiorczy jak Polacy, to nie mieliby problemów z aprowizacją, wskazując na nas właśnie jako wzór tej przedsiębiorczości. Także czego nie doceniają do tej pory rządzący w Polsce, że mają do czynienia według badań Unii Europejskiej z najbardziej przedsiębiorczym społeczeństwem na terenie kontynentu. Wyprzedziliśmy kiedyś dzierżących palmę pierwszeństwa Irlandii.
Irlandczyków, a dzisiaj to Polacy wyznaczają ten standard nie tylko przedsiębiorczości, ale ciężkiej, uczciwej pracy. Nagle okazało się, że nie tylko polski hydraulik, który był takim synonimem usług, które i rzemieślników, którzy skolonizowali kraje starej Europy, ale też każdy inny pracownik okazał się być, można powiedzieć, pożądanym pracownikiem w Unii Europejskiej. Stąd na przykład brytyjscy pracodawcy przestali dawać ogłoszenia w języku angielskim, tylko od razu w języku polskim na terenie Wielkiej Brytanii, bo tylko Polaków chcieli zatrudniać. Dochodziło do takich sytuacji, że inne nacje jak Czesi, Słowacy podszywali się pod Polaków, żeby dostać pracę, a związki zawodowe Wielkiej Brytanii wytoczyły proces pracodawcom właśnie, że dyskryminują rodzimych pracowników, rodzinnych obywateli, dając ogłoszenia tylko w języku polskim, co skończyło się tym, że jednak nadal można dawać takie ogłoszenia. Także Polacy też w ramach systemu bankowego Wielkiej Brytanii mieli znacznie lepsze warunki uzyskiwania kont niż Brytyjczycy, z tego względu, że wiadomo, że Polak jadąc do Wielkiej Brytanii nie pojechał po to, żeby konsumować na kredyt i zaciągać jakieś zobowiązania, tylko po to, żeby ciężko pracować, oszczędzać na lepsze życie. To może dodajmy jeszcze jedną historię. Na początku, no nie tego, ubiegłego wieku, Polacy w bardzo poważny sposób zdestabilizowali amerykański system walutowy przez pewien czas, ponieważ byli nacją, która wówczas akurat bardzo mocno napłynęła, szczególnie z terenów Galicji, i w przeciwieństwie do rozmaitych tam Irlandczyków, Włochów i innych, którzy jednak budowali sobie nowe życie tam, inwestowali tam, pakowali pieniądze w koperty i wysyłali do swojego kraju, czego system monetarny amerykański nie przewidywał, ale miał zjawiskiem. A wróćmy jeszcze na chwilę też do lat 90., o które zahaczył Andrzej Sadowski. Pani prezes, jak pani obserwuje ten rozwój tego segmentu firm rodzinnych w ciągu ostatnich 25 lat i odbudowywanie się po okresie Polski Ludowej, czy PRL, czy komunizmu, który moment był najlepszy dla budowy takich firm? Czy to jest teraz, czy to było jednak wczesne lata 90., a może gdzieś po środku? Jakby opowiedzieć tych ostatnich 25 lat historii polskich firm rodzinnych? Wie pan co, tak patrząc i też słysząc historię, jak było kiedyś. Ja pamiętam 89 rok bardzo dobrze. I to był moment, kiedy wszyscy byli biedni. Bo nie mieliśmy nic. No poza tymi, którzy w ramach reformy Wilczka przejęli państwowe zakłady. Ale bardzo szybko okazali się mało sprawni, mimo że ta nomenklatura... Ty zamknij mordę, możesz? Początku, to proszę zobaczyć. Mogę być przykład, bo jutro nie puszczę. Są menadżerowie dużych koncernów państwowych. Już ich dawno nie ma. Bardzo szybko z rynku zostali wyczyszczeni. Pozwolę wrócić do słowa pani prezes, której haniebnie przerwaliśmy. 89 rok, wszyscy jesteśmy biedni. No i co dzieje się dalej? I z tej biedy powstały firmy. Bardzo wiele osób, tak samo jak moi rodzice, pracowało na etacie, a po etacie pracowało budując jakiekolwiek działalności, tak? Ja wiem, że moja mama musiała otworzyć działalność na siebie i budowaliśmy... Pierwszy mieliśmy kotłownię, nad kotłownią mieliśmy dom. Ciemne, głupie, jeszcze sobie nawet nie umiem pomóc. Żeby tam był kocioł. Wie pan co, to były fantastyczne czasy, bo nie było nic i wszystko można było sprzedać, tylko trzeba było wyprodukować, znaleźć produkt, znaczy substytuty, tak? I to były polskie firmy garażowe, tak jak w Ameryce, bo wszystko działo się w garażach właśnie tych domów. No to jedna, w tym czasie powstaje wiele symboli związanych z taką polską przedsiębiorczością. Jedną z nich jest garaż. Zresztą garaż jest akurat symbolem podwójnym, bo z jednej strony powstają tam rozmaite wynalazki, produkcja, sitodruki, różne maszyny, wytapiarki, ale z drugiej strony również w garażu zostaje wyprodukowana w tym czasie najczystsza na świecie amfetamina, czystsza niż w Polsce, czystsza niż w amerykańskich laboratoriach. Natomiast innym takim symbolem jest stolik. Znaczy, przepraszam, jest łóżko, taki no, tapczan, prawda? I kolejnym symbolem są szczęki. Może wyjaśnimy te symbole, bo być może młodsi z Państwa, naszych słuchaczy, nie wiedzą już, czym są szczęki, bo szczęki jest coraz mniej w Polsce, a tym bardziej, czym jest tapczan. W
Polsce miało miejsce za sprawą stabliczka kontrrewolucja właśnie straganów, tych szczęk, które w pewnym momencie opanowały ulice polskich miast. To jest rozkładane łóżko poluby, które było w każdym polskim domu ze względów na wizyty swoich bliskich. Nie było sieci hotelowej na tyle, żeby można było skorzystać z hoteli, czyli nocowaliśmy swoich bliskich na takich rozkładanych łóżkach polowych i które posłużyły do tego, aby pierwsze swoje firmy handlowe właśnie wykładać na tych łóżkach. A stało się to dlatego, warto przypomnieć, dlaczego pojawiły się te łóżka, bo pierwszy rząd pana premiera Mazowieckiego nie zdecydował się na małą prywatyzację sieci handlowych, a taka była propozycja jednego z ministrów. Stąd ci polscy przedsiębiorcy, którzy powstali dzięki likwidacji barier dla przedsiębiorczości za sprawą ustawy Wilczka, nie mieli najzwyczajniej gdzie handlować. Łóżka były wystawiane z masą towarów do tej pory widocznych tylko w Peweksach, przed sklepami należącymi do rządu, w których nic nie było, były puste półki, a na łóżku przed tym sklepem było praktycznie wszystko. Stąd ta kontrrewolucja straganów odbyła się jeszcze przed planem Balcerowicza i miała za sprawą Stawiszka o wiele doniślejszą rolę, bo tak naprawdę nagle tego, czego nie było w PRL-u, pojawiło się i wylało się na ulice polskich miast, było wszędzie dostępne. Może dla niektórych polityków było to nieestetyczne, ale to po prostu była prawdziwa kontrrewolucja rynkowa, która miała miejsce w Polsce i część tych firm łóżkowych bardzo szybko stała się coraz większymi firmami polskimi, właśnie handlowymi, nie tylko, urosły, niektóre w międzyczasie też upadły. W każdym razie w Polsce właśnie ta rewolucja na ulicach, czy kontrrewolucja, była oznaką największego cudu gospodarczego końca XX wieku i też inny znak był tamtych czasów, mianowicie ilekroć przyjeżdżali do nas masowo przedsiębiorcy z zagranicy, inwestorzy, to zawsze się pytali, co oznacza słowo hurtownia. Bo jak przyjeżdżali polskimi drogami, ulicami wszędzie miast, było hurtownia. Wszędzie było słowo hurtownia, prawda? I zawsze się pytali o to słowo. Także i oczywiście o inne też na literę K, ale to ze względów na barwność polskiego języka i relacji handlowych, które później były zawierane. Ale słowo hurtownia było tym słowem, które było wtedy najczęściej powtarzane. Doszliśmy do tego kotłowni i domu nad nią, no ale potem firma się dalej rozwija, tak? A wraz z nią polska, można powiedzieć, przedsiębiorczość. Wiem, co, ja nie wierzę do końca w firmy, ja wierzę w ludzi. Bo firmy powstają i upadają, tak? A ludzie, którzy się wezmą za coś i swoim nazwiskiem świadczą o tym, że to, co robią, to ma sens dla ich rodziny, dla ich osobiście, to oni tego nie porzucą. Więc ja wierzę w ludzi, którzy robią coś naprawdę. I tak jak znam firmy rodzinne, oni się po prostu uparli. Jak bure osły, mogę powiedzieć, jak po wielkopolsku się mówi. Tak? Uparli się na to, co robią. I robią to naprawdę dobrze, ponieważ po 27 latach wolności gospodarczej zostały tylko te osoby, które naprawdę coś potrafią. A reszta się wykruszyła. Dzisiaj, tak jak pan wspominał o markach, tak? Dzisiaj marką firm rodzinnych jest Drzewko. Firma rodzinna, które jest noszone przez 516 firm. I to jest coś, co wymyśliły same rodziny, ponieważ my, siedząc przy stole, widzimy swoje twarze, chcielibyśmy kupować swoje produkty, usługi. I dzisiaj te firmy same noszą na swoich produktach, usługach Drzewko, które jest rozpoznawalne naprawdę już w dużej części Polski, ponieważ my uważamy, że tego nie można kupić. Drzewko firma rodzinna można urodzić, bo to boli i praca z rodziną to nie jest łatwa rzecz, bo krzywdzimy się bardzo mocno w rodzinach, bo kiedy się połączy emocje i pieniądze, to naprawdę strzela. To może jak teraz na tych drzewkach rodzinnych zawisną bombki, to kłótnie się częściej będą zamieniać w nowe koncepcje, które jeszcze bardziej posuną naszą gospodarkę do przodu. Szanowni Państwo, tutaj tradycyjnie stawiam przecinek, ale nie stawiam kropki. Zostańcie Państwo z nami i będziemy rozmawiali, no, również o przeszkodach, które
w czasach zaprzeszłych, a także bardziej niedawnych, na które natrafiała rodzima i rodzinna przedsiębiorczość, nie przestępczość, przepraszam bardzo. Ale to bardzo często się mieli polityką. A właśnie myślisz może, że to dla jest to pewnie jedna z przeszkód, która może zresztą wszystkich polityków. Właśnie zacząłem myśleć o politykach, dlatego powiedziałem niechcący przestępczość. Wkrótce wracamy, rozmawiam z Katarzyną Kierczak-Kubińską i z Andrzejem Sadowskim. Pozostańcie Państwo z nami. Przed mikrofonem Robert Kawka. Najdroższy teren w nowym centrum Łodzi został oficjalnie sprzedany. Belgijska firma Gelamco przelała na konto miasta ponad 104 miliony złotych, a władze Łodzi podpisały akt notarialny, przekazując jej tym samym teren przy dworcu Łódź Fabryczna. Dyrektor zarządzający Gelamco Poland, Jeroen van der Tulen, zapewnia, że to najlepszy teren inwestycyjny nie tylko w mieście, ale również w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że kupiliśmy najlepszy teren nie tylko w Łodzi, ale powiedziałbym, że w całej Polsce, bo w żadnym innym mieście nie ma terenów w samym centrum miasta, tuż obok głównej stacji kolejowej, które można by zabudować, zaprojektować i stworzyć tak naprawdę od nowa. Przedstawiciele inwestora zapewniają, że oprócz biurowców będą tam również mieszkania i punkty usługowe. Wszystko po to, by teren był atrakcyjny również dla mieszkańców. Zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy Łodzi byli dumni z tego, co na tej działce powstanie i żeby ludzie tu przychodzili i spędzali swój czas. To nie będzie tylko przejście do dworca, ale ludzie będą tu przychodzić właśnie spędzać swój wolny czas. Prace budowlane mają się rozpocząć pod koniec przyszłego tygodnia. Niemiecka telewizja ZDF musi przeprosić byłego więźnia obozu Auschwitz za użycie sformułowania polskie obozy zagłady. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił kwietniowy wyrok sądu pierwszej instancji i stwierdził, że 95-letniemu Karolowi Tenderze należą się przeprosiny. Zgodnie z decyzją sądu administracyjnego przeprosiny przez miesiąc powinny być umieszczone na głównej stronie internetowego niemieckiego nadawcy. O szczegółach Paweł Pawlica. Zdaniem byłego więźnia użycie błędnego sformułowania naruszyło jego dobra osobiste oraz tożsamość i godność narodową. Wreszcie nie będziemy słyszeć tych ciągłych oskarżeń szkalowania Polski. Krakowski Sąd Okręgowy przyznał wcześniej rację Karolowi Tenderze, ale uznał, że wystarczą ogólne przeprosiny skierowane do wszystkich byłych więźniów wystosowane wcześniej przez telewizję. Sąd apelacyjny zdecydował jednak, że przeprosiny muszą być skierowane konkretnie do Karola Tendery. Powód może czuć się obrażony tylko tym sformułowaniem, bo przez takie określenie ofiarę staje się sprawcą. Mówił sędzia Jerzy Bes. Adwokat Karolina Góralska, reprezentująca przed sądem telewizję ZDF, zaznaczała, że nadawca przeprosił już Karola Tenderę listownie. Natomiast samo zamieszczenie takiego sformułowania było, cytując sąd, nieszczęśliwym przypadkiem i pod tym nasz klient również się podpisuje. Karol Tendera domagał się jeszcze zakazu używania błędnego określenia w przyszłości. Sąd oddalił to roszczenie, argumentując, że Niemcy zrobili to nieświadomie, bez złej woli i nie istnieje ryzyko, że błąd powtórzą. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio. Byłego więźnia oburzyła zapowiedź filmu umieszczona na stronie internetowej ZDF w 2013 roku, w której użyto błędnego sformułowania obozów Auschwitz i Majdanek. Dzięki działaniom australijskiej policji udaremniono zamach terrorystyczny planowany na Boże Narodzenie w Melbourne. Podczas operacji sił specjalnych aresztowano 7 osób, które mają mieć związek z przygotowywanym atakiem. Podczas zamachu miały być użyte materiały wybuchowe, ale także różnego rodzaju broń, palna i noże. Miejsce planowanego ataku to najbardziej charakterystyczne obiekty w mieście. Główna stacja kolejowa w Melbourne, Flinders Street Station, położona w ścisłym centrum, Plac Federacji oraz Katedra Świętego Pawła. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:34. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Już wracamy, nos Kleopatry Wiktor Świetlik, ze mną pani Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne i Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha, a rozmawiamy o tym, jak się rodzinna przedsiębiorczość odrodziła po 1989 roku i jak różne były koleje jej losów. Wspominaliście Państwo o tym
No najpierw jest reforma Wilczka, zmiana systemu. To nie była reforma, to było wysadzenie systemu, zanim był okrągły stół i zanim gospodarczego. Najpierw mamy reformę gospodarczą, potem polityczną. Zmianę systemu gospodarczego. Tam nie było już reformy. Socjalizm reformowano przez kilkadziesiąt lat. Były kolejne reformy i się okazywało, że ten system jest niereformowalny i Wilczek zaproponował całkowitą zmianę systemu, zlikwidował 90% fundamentów gospodarczych tego systemu reglamentacji i kontroli działalności i aktywności obywateli. Także mieliśmy jeszcze przed wyborami 4 czerwca i przed planem Balcerowicza kompletną zmianę systemu gospodarczego. I to zrobił ostatni komunistyczny rząd PRL-u. No a teraz paradoks. Robi to ostatni komunistyczny rząd PRL-u. Ja to wspominam tak, że nagle w święta chociażby zaczynają być, nie tylko w święta na dobrą sprawę, zaczynają być takie normalne, cywilizowane produkty, które dla 10-latka były dosyć atrakcyjne, typu gumy do rzucia, banany pomarańcze i inne rzeczy. Zaczynają się pojawiać stoliki, ale potem coś zaczyna blokować. Te poustawiane stoliki i szczęki. Mówiliśmy, pan wspominał o estetyce krajobrazu. To był bardzo często tak naprawdę argument używany przez dużych deweloperów, którzy właściwie w spółce z władzami miast wykańczały targowiska po to, żeby tworzyć miejsce pod inwestycje mieszkaniowe. Mówiliśmy o tym, że powstają te szczęki, te łóżka, ale nie ma za bardzo miejsca, gdzie one można byłoby je rozstawiać, pomimo że mamy ogromną popeerelowską sieć handlową, bardzo dużo takich domów, jakichś tam społemowskich, innych sklepów, które wszyscy pamiętamy. No dzisiaj to są te, można powiedzieć, takie placówki handlowe średnich rozmiarów. Co się dzieje? Dzieje się coś, co będzie jeszcze przedmiotem pewnie jednej analizy, ale największe polskie sieci handlowe, które były w czasach PRL-u, jak Samopomoc Chłopska, jak Ruch czy Pewex, no niestety rządy wstrzymują się z ich sprzedażą, bo słowo prywatyzacja to jest nic innego niż sprzedaż i one, tak jak Pewex, jest instytucją, która została kompletnie, mówiąc wprost, rozkradziona i zniszczona. Była później próba tworzenia tej marki i sieci, ale jak widać już bez większego sukcesu. Stąd polscy przedsiębiorcy, nie mając wyjścia, sami zaczęli tworzyć właśnie i wciskać się w te szczeliny pozostałości po dawnym systemie. Stąd powstają może mało estetyczne sklepy, coraz większe, dorabiają się na tyle, że inwestują w kolejne obiekty handlowe, ale trzeba pamiętać, że w międzyczasie też w Polsce cały czas się produkuje, bo były zakłady produkcyjne małe w czasach PRL-u, limitowane różnymi ograniczeniami. One zwiększają swoje możliwości produkcji, powstają z prywatnych pieniędzy potężne inwestycje w naszym kraju, bo cały czas pokazywane są tylko te z zachodnich koncernów, a całkowicie się pomija, że to polski przedsiębiorca, polskie rodziny, które nie mogą dostać kredytu w bankach, rzucały się na kolejne przedsięwzięcia, dokonywały naprawdę niebywałych cudów. To byli też, tak jak z mojego doświadczenia i rozmów wynika, inżynierowie, technolodzy w tych dużych państwowych molochach, które nie wiedziano, co z nim zrobić. Nie można było ich wtedy nakłonić władzy do sprzedaży, chociażby temu managementowi, który wiedział, co z tym zrobić. To oni wychodzili z tych przedsiębiorstw, zakładali własne, które przyjmowały i pracowników i prędzej czy później stawały się o wiele ważniejsze niż dawne, w cudzysłowie, historyczne marki PRL-owskie. Stąd mieliśmy bardzo burzliwy, dynamiczny proces, gdzie Polska była lepsza od Irlandii, bo bez pieniędzy europejskich, bez systemu bankowego, który wyglądał zupełnie inaczej na początku lat 90., bez telefonów już nie tylko komórkowych, ale stacjonarnych, bo tylko 30% osób miało w Polsce dostęp do telefonów stacjonarnych i bez tych kilkunastu roczników dobrze wykształconej młodzieży, która się pojawiła później w czasie III już Rzeczpospolitej i bez tego systemu dróg, jaki mieliśmy, mieliśmy lepsze wyniki niż Irlandia, bo dwucyfrowy wynik uwzględniając też aktywność w szarej strefie, tylko dlatego, że mieliśmy wolność gospodarczą. W
Wolność gospodarcza była największym dobrodziejstwem, jaki mógł się zdarzyć Polakom, bo część z nich nawet nie wiedziała, że zostanie przedsiębiorcami, a zostało dlatego, że czas oczekiwania i cena mieszkania wtedy była taka czasami poza horyzont jednego życia, a trzeba było rozwiązywać swoje problemy. Tak jak mówiła pani Katarzyna, to wszystko było z biedy, po prostu z przymusu ekonomicznego, z biedy, z potrzeby odmiany swojego życia wybuchła polska przedsiębiorczość, która niestety po chwili politycy się zorientowali, że przecież to tak nie może być, że każdy wychodzi na ulicę i może robić gospodarczo co chce. Stąd pojawiły się pierwsze propozycje reglamentacji, koncesji i tak po plasterku w sposób czasami niezauważalny doprowadzono do tego, że ustawę Wilczka zniszczono, zabito i w ten sposób też ograniczono możliwości polskich przedsiębiorców, którzy dzisiaj mają wiele większe możliwości poza granicami kraju, gdzie jest większa wolność gospodarcza niż we własnej ojczyźnie. No właśnie, pani prezes, kiedy rozmawia pani, pani zna dobrze to środowisko dzisiaj, zrzeszacie się państwo, kiedy pani rozmawia z kolegami, koleżankami, przedstawicielami firm rodzinnych, gdzie oni upatrują największych przeszkód, które no, przeszłość ostatnich 25 lat im postawiła? Kością wokół stoi tak naprawdę to, że firmy rodzinne w Polsce nie są traktowane na równi z innymi firmami, które do Polski przychodzą. My nie chcemy, oczywiście jesteśmy gościnni, ale ta gościnność ma jakiś limit, tak? I umówmy się, że jak się oddaje żonę sąsiadowi, który przychodzi do ciebie codziennie, no to, to nie już nie jest fajne, tak? Więc czasami się czujemy jak taka żona. Czasem można? Znaczy, umówmy się, tak? Że ta gościnność jest, oczywiście Polska i to jest szeroko zakrojona sława tej gościnności, ale umówmy się, że w naszej Polsce, jeżeli nie będziemy traktować przedsiębiorców na równi z inwestorami spoza Polski, no to dlaczego tak ma być? My nie chcemy. My chcemy równości, my nie chcemy lepiej. Czyli największym ciosem był kapitał zagraniczny? Nie, kapitał. Nie, nie, kapitał to praktyka polskich rządów, które... Sposób preferencyjny sposób traktowania inwestorów zagranicznych. Rasizm wobec polskich firm, rasizm ekonomiczny, dyskryminacja własnych przedsiębiorców, bo trudno zrozumieć, jak można mówić o patriotyzmie gospodarczym wobec polskich przedsiębiorców, jednocześnie dając ulgi i preferencje, które nigdy polskie firmy nie dostały, a dając ich zachodnim korporacjom. Po prostu jest to niemoralne. Pani prezes, czy to się również rzuciło na budowę marek polskich firm? Dam przykład. Jeżeli wchodzi firma z zewnątrz, spoza Polski i dostaje ulgi na nowe miejsca pracy, a te nowe miejsca pracy to nie są osoby bezrobotne, tylko to są ludzie, którzy są wyciągani z naszych firm, bo my ich kształcimy, a tam za nasze podatki oni mają jeszcze większą pensję, a my musimy znowu kształcić osoby bezrobotne, bo te korporacje nie zatrudniają osób bezrobotnych, więc dla mnie nowe miejsce pracy to zatrudnienie kogoś, kto nigdy nie pracował. Tego nie robią firmy zagraniczne. Oni chcą ludzi wykształconych. A kto ich kształci? My ich kształcimy. Więc to jest jeden z bardzo wielu przykładów właśnie tej dyskryminacji. Dlaczego tak jest? Dlaczego my nie możemy dostać dofinansowania nowe miejsce pracy? To jest jeden z bardzo wielu przykładów, których nie będę tutaj mówić, bo każdy może sobie to wyobrazić. To teraz jak to wpłynęło na budowę marki polskich firm? Bo szczerze mówiąc, no państwo się szczycicie wieloma oczywiście wspaniałymi markami i zacnymi, ale powszechne odczucie jest takie, że polskich marek jest zbyt mało. Zbyt mało jest dużych globalnie polskich marek, ale też zbyt mało jest polskich marek, bym powiedział, no w takiej skali mikro, rozpoznawalnych w skali kraju, czy nawet w skali regionów. Więc gospodarka to jest las. Jest bardzo dużo malutkich, trochę średnich i kilka dużych. Bo pod dużym drzewem dużo drugie nie urośnie. Więc umówmy się, że tak jest na całym świecie, ale że globalne marki wchodzą do Polski są coraz bardziej widoczne, a my musimy się rozpychać. Ale też nie chcemy, żeby Polska była rynkiem zbytu. My chcemy być rynkiem, który produkuje, który wytwarza, który pokazuje, co potrafi. Nie chcemy być miejscem, w którym się tylko sprzedaje obce marki, tak? Prawda? No, nie chcemy. A jeszcze, no niewątpliwie nie. A jeszcze pytanie o trochę inny aspekt przeszłości polskich firm rodzinnych, bo pani jest no, z Wielkopolski, regionu, który nie słynie z hojności, ale znaczy, którego mieszkańcy nie słyną z hojności, ale za to słyną z gospodarności, czyli idealnej cechy dla polskich firm. No i z tej najbardziej takiej, można by powiedzieć, mocno regionu najbardziej mocno gospodarczej tradycji w Polsce. Czy państwo jak się spotykacie, jak rozmawiacie ze sobą i patrzycie na przyszłości swoich firm, swoich rodzin, swoich regionów, swoich kontrahentów i klientów, swojego otoczenia gospodarczego,
Wyborczego. Znajdujecie różnice pomiędzy różnymi częściami kraju, no takie też osadzone w historii Polski? Jak najbardziej, ale żeby być hojnym, to trzeba być gospodarnym, bo trzeba mieć z czego, tak? Więc umówmy się, że na początku tej drogi, żeby w ogóle mieć z czego, a żeby firmy tak naprawdę miały z czego, one muszą być dorodne. One muszą być bogate, one muszą mieć ten dorobek, więc pozwólmy naszej gospodarce się rozwijać dobrze, ponieważ po 27 latach mamy tą gospodarkę jako taką, ale pozwólmy, żeby była lepsza, większa. Nawet nie jako taką, tylko mamy najnowocześniejsze firmy na kontynencie, bo jeżeli polscy przedsiębiorcy w coś inwestowali, to inwestowali w najnowsze dostępne na świecie rozwiązania i dzisiaj to polskie firmy w każdej niemalże branży mają właśnie przewagę nad innymi, ale w postaci tylko technologii. To znaczy, że technologię mamy najlepszą, natomiast system prawny, podatkowy i każdy inny, który oferuje polskie państwo, jest, można powiedzieć, nawet nie tyle przestarzały, co jest po prostu wrogi przedsiębiorczości. Stąd jeżeli to by się tylko zmieniło, to śmiem twierdzić, że Polacy, tak jak Irlandczycy, są w stanie w dwa pokolenia przeskoczyć gospodarczo naszych sąsiadów z Niemiec, tak jak to zrobili Irlandczycy po zmianie u siebie systemu w latach 80. Zajęło im dwa pokolenia, kiedy osiągnęli dobrobyt większy niż dobrobyt na terenie Wielkiej Brytanii. Bo jesteśmy właśnie niezwykle, jak wcześniej rozmawialiśmy w pierwszej części, aktywni, pracowici, zaradni życiowo, co nie jest cechą taką powszechną w Europie. Czy postrzega pan to jako cechę Polaków, patrząc również w historii, nie tylko tej historii PRL-u, kiedy Polacy byli nie tylko najbezstarszym, ale jednak też najbardziej zaradnym, można powiedzieć, gospodarczo barakiem w obozie, ale też patrząc na naszą, bym powiedział, zamierzchłą historię. Powstają poważne opracowania ludzi pokrewnych Maxowi Weberowi, którzy dowodzą, że to społeczeństwa protestanckie, które wykształciły stan mieszczański, że to one wiodą prym gospodarczy, a społeczeństwa katolickie, szczególnie wschodnie, te takie jak nasze, oparte na ziemniaku, jak czasami o nich pogardliwie się bawia, że one nie były w stanie wykształcić tak gospodarnych społeczeństw. Przepraszam, że użyję jedynego gospodarnych mechanizmów. Jedynego słowa dla tej teorii, jakie można użyć, to kompletna bzdura. Z tego względu, że mamy przykład chociażby Ameryki, gdzie też różne religie, czy wyznawcy różnych religii napływali do Stanów Zjednoczonych i nagle się później okazało, że katolicka część Ameryki jest jeszcze bardziej wydajna niż protestancka, także ta teoria religijna była sprawdzalna przez tylko określoną część historii, a później okazało się, że praktyka i kolejne jakby doświadczenia tego nie potwierdzają. Stąd też i w przypadku naszej nacji okazuje się, że tutaj kwestia wiary nie ma, że tak powiem, nie jest przeszkodą. Tak jak konfucjanizm określano, że może być takim elementem sprawczym, to jednak o wiele ważniejsze są rozwiązania systemowe. Chociażby na przykładzie Chin, kiedy Chińczycy swego czasu z Tajwanu byli bardziej produktywni, wydajni niż ci sami Chińczycy na kontynencie pod opresją komunistyczną. Ci sami obywatele Niemiec w części wschodniej byli w stanie wyprodukować tylko Trabanta, w części zachodniej Mercedesa, a to tylko dlatego, że obowiązały zupełnie różne rozwiązania i systemy. Stąd, jak zauważył Hernando de Soto, taki ksiądz, inny szlak, ludzie na świecie są tacy sami, tak samo chcą pracować, zakładać rodziny, oszczędzać, korzystać z życia, ale to, co powoduje różnice w efektach ich pracy, to jest, jak to się naukowo mówi, system instytucjonalno-prawny, albo mówiąc w skrócie, dobre lub złe rządzenie. Jeżeli mamy złe rządzenie, to jest ono w stanie zniweczyć część owoców naszej pracy i to dzisiaj historycznie po 27 latach można zobaczyć. No, te same polskie firmy, które przeniosły część swojej aktywności za granicą, gdzie jest lepsze rządzenie, szybciej osiągają sukcesy, bo nie mają tych różnych zasieków zastawianych na firmy i pułapek, jak to ma miejsce permanentnie w Polsce. Jeżeli po 27 latach czołowym postulatem, który rząd
chce zrealizować wobec przedsiębiorców, jest stabilność prawa, gdzie przepisy podatkowe według badań Grant Thornton zmieniają się co dwa dni, nie co dwa miesiące, dwa lata, tylko co dwa dni, to jak w takim chaosie można prowadzić inwestycje i firmę na pokolenie, a takimi firmami na pokolenia są polskie firmy rodzinne, gdzie trzeba im oddać cześć i chwałę, że w takich warunkach skrajnie niekorzystnych, tak jak te porosty na pustyni, potrafiły schwycić i zakorzenić się na tyle i przetrwać te wszystkie niekorzystne warunki i dalej funkcjonować. To jest prawdziwy fundament polskiej gospodarki, a nie zachodnie koncerny, które są przejściowo w Polsce, bo za chwilę jak skończą, skonsumują ulgi i różnego rodzaju przywileje, przenoszą się dalej. Pani prezes, no właśnie, bo tutaj dotknęliśmy trochę kwestii no, dosyć nie zawsze wysokiej konkurencyjności, jeżeli chodzi o warunki dla rozwoju rodzimego przemysłu w Polsce. Czy są tacy ludzie, z którymi mieliście Państwo kontakt, też czy to jako fundacja, czy Państwo po prostu, którzy rozwijali firmy, sprawnie gospodarowali, w pewnym momencie po prostu wynieśli się bądź to z biznesem, bądź fizycznie za granicę i właściwie no, są już gdzie indziej? I to jest smutne. Mhm. Przecież mieszkamy tu całe życie, to jest nasz wspólny dom, tak? I czasami faktycznie warunki poza Polską są może nie dużo lepsze, ale chociaż trochę lepsze, tak? Ale to dużo znaczy, tak? Bo ja myślę, że poszanowanie przedsiębiorcy, który poświęca całe swoje życie i naprawdę życie rodzinne też w dodatku, ponieważ jak się prowadzi firmę, to się nie ma innego życia, tylko się po prostu prowadzi firmę 24 godziny. To tego człowieka trzeba szanować. Na świecie tak jest. Na świecie, jeżeli ktoś mówi, że jest firmą rodzinną i że rodzina jest zaangażowana cała w biznes, to jest niesamowite poszanowanie dla tej rodziny, ponieważ bardzo ciężko dzisiaj jest utrzymać się w rodzinie razem. Mhm. A utrzymać się w rodzinie, która jeszcze prowadzi biznes, gdzie są pieniądze, jest bardzo, bardzo trudno. Więc na świecie się szanuje takich przedsiębiorców, u nas jeszcze nie, ze strony rządu i najwyższy czas zauważyć tych ludzi, którzy naprawdę poświęcają ogromnie dużo, żeby budować naszą gospodarkę, bo nasza gospodarka składa się z ludzi, którzy poświęcili wiele. Jeżeli rozmawiamy o tej 25-latce, to gdyby określić najważniejsze takie problemy, które pojawiały się, ale i szanse. Świat polityki, świat decydentów, on jest kluczowy dla Państwa, czy jednak, nie wiem, może sam rynek jest ważniejszy i jakieś tam procesy społeczne czy gospodarcze? Jak Pani to widzi? A co jest zdumiewające, że w dzisiejszych czasach, po 27 latach wolności gospodarczej, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, to jego firma umiera wraz z jego śmiercią. To się zdarza. Tego nie można zaplanować, tak? I w naszych warunkach są próby, żeby nie było tak, że umiera firma razem z właścicielem, bo NIP umiera w tym samym dniu, jak umiera człowiek. Ale to jeszcze nie jest załatwione, tak? Najwyższy czas takie rzeczy zrobić, ponieważ tak naprawdę ludzie tracą pracę, pracownicy w dniu śmierci właściciela. Wygasają umowy bankowe, wygasają pełnomocnictwa. Już czas zauważyć, że gospodarkę tworzą ludzie. A czy następowało albo następuje coś, co było znane kiedyś na przykład, no, bardzo zamierzchłych, bym powiedział, czasach, nie tylko dziedziczenie firm, ale dziedziczenie też pracy w firmach. W sensie takim, że do firm przychodzi no, kolejne pokolenie pracowników tych samych. To się zdarza? To jest częsta praktyka, dlatego że rodziny ufają rodzinom. Tak, często? Ale oczywiście w firmach rodzinnych pracuje mnóstwo rodzin, tak? Bo tu, jeżeli firma rodzinna jest prowadzona przez rodzinę, ona traktuje zupełnie inaczej małżeństwo, ale też te małżeństwa traktują inaczej firmę rodzinną, ponieważ pokładają zaufanie w tej rodzinie, że oni są w stanie całą rodziną położyć szczęście swojej rodziny i bezpieczeństwo i zaufać właścicielom. Bo na zaufaniu się buduje. Czyli mam jedną refleksję, na którą się nie zwróciło uwagi przy okazji rozmaitych projektów demograficznych, że w takim razie funkcjonowanie małych czy większych przedsiębiorstw rodzinnych to jest również czynnik prodemograficzny, no bo ktoś ten biznes może przejąć, albo komuś warto było przekazać tak cenne stanowisko pracy. Ale pytanie do Andrzej Sadecki, co chciał powiedzieć? Najpierw coś powie, a potem zadam mu pytanie. W 2008 roku nie było w Polsce kryzysu tak jak w innych krajach. Było najwyżej spowolnienie, a to tylko dlatego, że to dzięki firmom rodzinnym, właśnie zakorzenionym w lokalnych społecznościach, nie było
mechanicznych zwolnień, jakie wykonywały w Polsce odległe od central zagranicznych oddziały korporacji w Polsce, gdzie po prostu cięto to bez nawet spoglądania na wyniki ekonomiczne tych oddziałów w naszym kraju. Stąd firmy rodzinne są takim nie tylko ekonomicznym fundamentem, ale też moralnym, o tych wartościach właśnie mówiliśmy wcześniej, polskiej gospodarki. To zupełnie umyka rządzącym, że na tym wyłącznie można budować nie tylko siłę ekonomiczną naszego kraju, ale też jakąkolwiek politykę prorodzinną, bo to właśnie firma rodzinna, dając pracę innym rodzinom, tworzy poczucie bezpieczeństwa i to bezpieczeństwa nie związanego z doraźnym wypłacaniem zasiłków, które mogą się skończyć, ale takiego właśnie na kolejne pokolenia. Pani prezes? Powiem ciekawostkę, bo w naszych badaniach też zapytaliśmy ludzi na ulicy, naszych konsumentów, gdzie by chcieli pracować. Proszę zgadnąć. Wcale. Ludzie chcą pracować. Chcą pieniędzy, co, nie na pracować. Na hamaku długo nie da się leżeć. Naprawdę ja nie wierzę w takie rzeczy. I zdumiało nas to, że tylko 4,5% ludzi powiedziało, że chciało pracować w korporacji. Zaskoczona jestem. A 1/3 ludzi powiedziała, że chciałaby albo tworzyć swoją firmę rodzinną, albo w niej pracować. Czasy się zmieniają. Niesamowite. Więc jeszcze trochę o korporacjach, ale korporacjach także państwowych, czy inspirowanych przez państwo. My mamy, cofnijmy się w przeszłość, bardzo silnym odniesieniem takim dzisiejszych decydentów politycznych nie jest świat firm rodzinnych, czyli takiego, no, powiedzmy, oddolnego kapitalizmu, tylko taki, tylko gospodarki rynkowej, ale takiej z dużym sterowaniem przez państwa. To, co było w latach takie silne państwowe uprzemysłowienie, które było w latach 70. w krajach zachodu, czy to, co było w Korei Południowej, czyli taka bardzo silna koncentracja zarówno pozioma, jak i pionowa na tworzenie takich czeboli. Tak gdzieś